Okej, okay, to jesteśmy live. Ja witam ponownie dzisiaj już po raz drugi, bo wcześniej miałam okazję porozmawiać z Asią Wołosz i klubowych mistrzostwa świata. Troszkę jestem zapominalska dla Asi As, bo tak ten program się nazywa, a więc wielki As. No i dla Ciebie, Julka, przede wszystkim duży As, ten chyba najważniejszy, czerwony, nie wiem czy go widać, bo dokonałaś wielkiej rzeczy. Ja sama wiem, jak to jest trafić do Final Four. Mnie się to udało w ostatnim roku, Tobie się udało już w pierwszym. Ja w pierwszym, okej, wygrałam w tych dwuletnich koleżach. Wyjątkowa sprawa, celebracja była, ale no, ty wygrałaś to, co jest największe, najważniejsze, najfajniejsze, a więc opowiadaj, jak się czujesz, jak to było, no i z perspektywy tych kilku miesięcy, co dalej? Myślę, że nadal potrzebuję kilku dni, żeby to wszystko przetworzyć i te wszystkie emocje, które towarzyszyły przez te kilka ostatnich dni. Myślę, że nadal to do mnie nie dociera. Gdzieś to zrobiłyśmy. Ale przede wszystkim te mecze były, mi się wydaje, że bardzo dobrym siatkarskim widowiskiem, bo oba to były pięciosetowce i chyba słyszałam od naszego trenera, że finał był najdłuższym w historii, więc... A on już grał kilka, więc wie. Tak, więc naprawdę była duża porcja dobrej siatkówki i spotkaliśmy się też z drużyną, z którą mieliśmy szansę spotkać się dwa razy w czasie rozgrywek naszych tej konferencji, więc obie te drużyny się znały, co też wpłynęło, mi się wydaje, na jakość tej gry i na to, jak to wyglądało. Ale myślę, że tego doświadczenia nie można porównać. Nie mogę porównać do niczego, co wcześniej spotkałam. Przede wszystkim, jak wyglądała sama ta organizacja, gdzie było 18 tysięcy ludzi na hali. Mój głos o tym może świadczyć, jak trudno było ich przekrzyczeć. I naprawdę nie umiem tego porównać. Nie grałam nigdy w takim otoczeniu i wchodząc na tą halę potrzebowałam, myślę, z jakiejś... Ta rozgrzewka była bardzo pomocna w przystosowaniu się do tych warunków i skupieniu się tak naprawdę na siatkówce, na przeciwniku, bo ciężko czasami, jak tyle rzeczy dzieje się wokół ciebie. Szczególnie jak to takie pierwsze doświadczenie w tym stylu. Rozumiem, że dalej zostajesz z Wisconsin i będziesz dalej tam kontynuować swoją przygodę, która zaczęła się naprawdę z wysokiego poziomu i ciężko będzie ją powtórzyć, ale myślę, że mimo tego, że odeszła Dana, odeszła Hailey, że jakoś tam już jakiś coach Sheffield ma plany na kolejny sezon. Tak, tak. Może do tego pierwszego pytania wrócę, zostaję tutaj. Też bardzo zależy mi na studiach, ale poza tym akademickim względem myślę, że trafiłam do grupy naprawdę ludzi, którzy mają podobne cele do mnie i w której naprawdę dobrze się odnajduję. W grupie bardzo ambitnej i też mam też cały sztab, to ile pracy w to wkładają, jak są dla nas codziennie i to poświęcenie ich, to naprawdę ta współpraca jest wyjątkowa z nimi. I tak, miałam szansę grać właśnie z takimi jak Dana Redke czy Sydney Healy i to doświadczenie, które z nimi można było zdobywać i uczyć się od nich, ale też to, jak one podchodziły do codziennych spraw i wszystkich około siatkarskich, to też uczy i pokazuje tak naprawdę, jakimi liderami oni byli, więc myślę, że ta grupa pod tym względem też będzie potrzebować, to będzie wyzwanie dla nas, ale myślę, że z tymi ludźmi zbudujemy tak jakby to na nowo. Czyli generalnie mimo tego, że tracicie no, tak jakby troszkę serce tego zespołu, to jesteś gotowa, żeby jako już ta drugoroczna zawodniczka przejąć na siebie sporo odpowiedzialności. Ja też słyszałam od wielu trenerów, z którymi ja miałam okazję się spotkać podczas mojej przygody w USA, że no, jesteś wybitną siatkarką. Jak ty się tam czujesz, jak to wygląda treningowo z twojej strony, jak wyglądała ta tranzycja z Szkoły Mistrzostwa Sportowego na tę wielką uniwersytecką amerykańską siatkówkę, bo nie każdy wie, że to jest jednak liga naprawdę z wysokiego C. Tak, to prawda. Ja chyba nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak to wygląda, nie będąc tutaj jeszcze przed przylotem tutaj, ale jak wyglądała to moje przejście. Myślę, że ja też w
wcześniej spotkałam się z takim trenerem, z trenerem Dawidem Michorem pracowałam i z trenerami kadry i te standardy siatkarskie też były bardzo dobre i to podejście i wszystko. Ale myślę, że standardy pod względem i finansowym i warunków tutaj to naprawdę ciężko to porównać. Nie wiem, czy nawet do lig europejskich, bo ta konferencja, w której gramy Big Ten, to już mówię bardziej o siatkarskim też względzie, to każda drużyna ma bardzo wyrównany poziom i dzięki temu tak naprawdę przez 3-4 miesiące możemy grać z drużynami podobnymi do siebie i z którymi z każdą z nich te mecze są wymagające i tak jak tutaj dużo osób mówi, nie możesz nie zagrać najlepszej swojej siatkówki i wygrywać. Ale myślę, że to, co też mnie tutaj zaskoczyło, to jest taki ogromne nastawienie na przygotowanie wideo i przygotowanie takie teoretyczne do gry. Bo przed każdym meczem mamy, nie wiem, dwie, trzy sesje na temat tej drużyny, z którą będziemy grać. Z całego sezonu mamy taki gruby segregator z planami, z gameplanami i wszystkim, więc to jest taka rzecz, którą też sobie nie uświadamiałam, ale która też wnosi ogromną wartość do gry. Myślę. Czy widzisz trenera Sheffielda jako trenera gdzieś w jakimś klubie w Europie, czy myślisz, że raczej się nie ruszy z Wisconsin, że to jest jego miejsce na ziemi? Myślę, że to jest jego miejsce na ziemi, szczerze mówiąc. Widziałabym go w klubie też europejskim, ale wydaje mi się, że charakterystyka też tej akademickiej siatkówki to jest takie dobre przejście pomiędzy tym światem takim młodzieżowym i profesjonalnym, gdzie te elementy tak jakby młodzieżowe siatkówki przenikają się z tą profesjonalną. I myślę, że on jest właśnie takim trenerem, który doskonale zarządza tymi przenikającymi się elementami, bo też jest bardzo dobrym człowiekiem i też rozmowy, z nim miałam w czasie tego roku, bardzo też mi pomagały. I jest doskonałym też mówcą. I myślę też, że w sposób, w który oni mnie przyjęli, to jak przyjechali na lotnisko, to też była gdzieś tam na pewno jego inicjatywa, to on właśnie dba o takie drobne gesty, które tworzą tą drużynę i też jest na pewno doskonałym liderem. No właśnie, chciałam zapytać o te twoje przywitanie, bo to mogliśmy akurat obejrzeć, to się pojawiło w social mediach. Naprawdę niezwykłe zdarzenie. Co ciebie najbardziej zaskoczyło w tym pierwszym spotkaniu ze swoim zespołem i w ogóle jak trafiłaś do tej amerykańskiej ligi, bo to też może niektórych zastanawiać. Tak, to może na to pierwsze pytanie. Myślę, nie spodziewałam się, że cała drużyna łącznie ze sztabem i ze wszystkimi członkami przyjedzie i mnie przywita i to jak zobaczyłam ich wychodząc za rogu i wszyscy rzucili na mnie, może to nie jest dobre określenie, ale... No tak to było mniej więcej. Tak. Mieliśmy takiego grupowego przytulasa, to jest po prostu jedna rzecz, która mi się wydaje charakteryzuje tą grupę, taka otwartość i takie ciepło, które czujesz na co dzień, to była taka rzecz, która we mnie od razu uderzyła. Szczególnie byłam trochę półprzytomna w czasie tego przywitania, bo po podróży i przy wszystkich tych emocjach, ale to, co zorganizowali, potem przejazd takim historycznym, nawet nie wiem, jak to nazwać, jakim wagonem, nie wiem, i taka uroczysta kolacja, to było coś, co na pewno zapamiętam. Jestem im ogromnie za to wdzięczna. I zapomniałam chyba o drugim pytaniu. Poczekaj, bo ja też chyba zapomniałam. Nie, zapomniałam. Mówiliśmy... jak trafiłaś w ogóle do Ligi Amerykańskiej? Ja myślę... Mi się wydaje, że my się spotkałyśmy, Asia też w Mariborze. My się spotkałyśmy, bo tak naprawdę to wy tam troszeczkę też z moją pomocą trafiłyście. Dokładnie, więc... Przygotowaliśmy. Ja znam twoją historię, ale nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają bądź będą oglądać, znają, dlatego cię pytam. Tak, to
Więc przygotowywaliśmy się do Mistrzostw Świata w Meksyku z kadrą. I jako jeden z tych meczów sparingowych przygotowujących do tych mistrzostw, graliśmy z dwoma drużynami ze Stanów, z jednym właśnie z Wisconsin, potem z Ohio, a po dwóch meczach mieliśmy uroczyste kolacje, ale to spotkanie z Wisconsin i doświadczenie szansy siedzenia z nimi, zjedzenia kolacji, rozmowy wyglądało zupełnie inaczej. To też mi uświadomiło, że nawet na amerykańskich uczelniach ta atmosfera nie zawsze wygląda tak samo i ta drużyna, do której dostałam propozycję dołączenia, naprawdę ma coś w sobie takiego, taki pierwiastek, który świadczy o tym, że to miejsce dla mnie. Zdecydowanie. Długo się zastanawiałaś, miałaś wątpliwości, chciałaś, nie chciałaś, musiał cię trener Sheffield namawiać, czy jak to tam w twojej sytuacji wyglądało? Zastanawiałam się, myślę, dość długo, bo 2,5 miesiąca. Całe wakacje nad tym myślałam, bo w tym momencie nie wiedziałam, w którą stronę chcę iść, czy tej profesjonalnej siatkówki. Wiedziałam na pewno, że chcę, żeby siatkówka była częścią tego życia, mojego życia po liceum, ale też zawsze dbałam i zawsze zależało mi na szkole i edukacji i chciałam też studiować i wiedziałam, że opcja Stanów jest najlepszą, jeżeli chcę to połączyć. Ale myślę, że ten aspekt bycia tak daleko od rodziny i wszystkiego, co znajome, był czymś, co mnie powstrzymywał. I też słyszałam w tym momencie dużo opinii, że siatkówka akademicka tak naprawdę to jest zupełnie inny świat niż profesjonalna i ciężko potem odnaleźć się w tym świecie, ale myślę, że starałam się je trzymać z boku i patrzeć, która droga jest dla mnie najlepsza i w której ja będę siebie najbardziej widzieć. Więc tak, coach Sheffield namawiał mnie, pamiętam z nim właśnie, pamiętam taką rozmowę, kiedy przedstawił mi taką metaforę, nawet nie wiedząc, że moje nazwisko jest tak jakby spowiązane z orłem, to przedstawił mi metaforę o orle, który opuszcza gniazdo i w tym momencie, nie wiem, staje się dorosłym ptakiem, więc takie historie na pewno się zdarzały i ze całym sztabem miałam wtedy kontakt, rozmawialiśmy i w końcu chyba we wrześniu, a potem jak zaczęliśmy rozmawiać w czerwcu, powiedziałam tak I zaczęła się cała procedura. I zaczęła się ta przygoda. Powiedz mi, czy był jakiś moment już po twoim dotarciu do Wisconsin, kiedy stwierdziłaś, kurczę, to może jednak nie jest ta droga, może popełniłam błąd, może jest za ciężko, może językowo jeszcze nie ten poziom, jak to u ciebie właśnie z tym przejściem właśnie z takiego licealnego życia w SMS-ie, bycia troszeczkę pod płaszczykiem trenerów i siatkówki do takiego normalnego życia. Myślę, że w listopadzie przyszedł taki moment, kiedy gdzieś ta gra nie była, ta gra nie była na takim poziomie, na którym bym chciała, też drużynowo przeżywaliśmy, można powiedzieć, taki kryzys, gdzie przegrałyśmy 2 mecze z tym samym zespołem, więc to wszystko tak się składało na to, że jeszcze ta szkoła była w takim momencie, gdzie było bardzo intensywnie i to wszystko w tym jednym momencie było dość przytłaczające, ale myślę, że tutaj też zasługa jest sztabu i drużyny, że nigdy na przykład nie czułam takiej presji w związku z bycia w tej drużynie, bycia w tym miejscu i to bardzo mi też pomogło się zaklimatyzować i pomogło odbierać to wszystko jako taką zabawę, więc tak naprawdę poza tym początkiem listopada wydaje mi się, że nie miałam takich momentów, gdzie zaczynałam w to wątpić i zaczynałam wątpić w to, czy ja pasuję do tego miejsca, albo czy chcę być w tym miejscu. Bo tak jak mówię, cały czas czuję, że ta grupa ludzi, w której się znalazłam, naprawdę pozwala mi się rozwijać i dążyć do bycia taką osobą, jaką chcę być. Czy czujesz, że siatkarsko poczyniłaś postępy? Myślę, że tak. Grając ofensywnie, grając w Big Tenie przeciwko takiemu blokowi,
myślę, że zaczęłam powiększać ten swój arsenał, tak jakby szukać nowych możliwości radzenia sobie z tym blokiem, szczególnie nie jestem tą zawodniczką z tego najwyższego kalibru, więc gdzieś tam gra z blokiem, czy szukanie zmiany różnych opcji w ataku, zmiany tempa, to jest coś, co w ofensywie dużo nad tym pracowaliśmy w tym roku, ale też jako freshman, czyli ten pierwszoroczniak, byłam cały czas celowana i chyba miałam największą liczbę przyjęć w całym zespole, więc to mi też pozwoliło, żeby to moje przyjęcie stało się bardziej powtarzalne i na pewno ustabilizowane. I w tym elemencie przez cały sezon czułam się bardzo pewnie. Ale też bardzo podoba mi się ta ideologia przyjęcia, w jakiej tutaj pracujemy. Właśnie każdy z trenerów ma inne jest odpowiedzialny za... Wiem. Jest odpowiedzialny za poszczególny element. Więc myślę, że dobrze przyjęłam tą nową ideologię i ona też była bardzo pomocna. Wiemy, że ten Final Four, podobnie jak Puchar Polski, jest takim troszeczkę jarmarkiem dla menadżerów. Zapewne Dana i kilka innych koleżanek z Twojego zespołu już są rozchwytywane i pewnie za moment zobaczymy je gdzieś na profesjonalnych parkietach. Czy Ty siebie widzisz też po tej karierze gdzieś właśnie, czy w Polsce, czy w Europie? Czy ligą Twoich marzeń jest na przykład włoska, czy jeszcze jakaś inna? Zawsze moim marzeniem jest Liga Włoska, szczerze mówiąc, ale na pewno chcę wrócić i grać. Nie myślę o tym, żeby zostać w Stanach, chociaż nie wiem, jak tutaj się rozwinie sytuacja z powstaniem jakiejś ligi, więc nigdy nie mówię nie, ale jednak Europa to jest takie moje docelowe marzenie, Włochy. Nie wiem, czy będę potrzebowała tak jakby ligi przejściowej, ja już najprawdopodobniej tak, ale chcę wrócić i dołączyć do tego profesjonalnego świata. Mi się wydaje, że właśnie te doświadczenia, które tutaj się zbiera, czy gra przy takiej publiczności, czy w takich momentach jak Final Four, to będzie coś, co naprawdę zaowocuje i umożliwi mi dołączenie do tych, spełnienie tego mojego nawet włoskiego marzenia. Na pewno tak będzie. Jeszcze chciałam nawiązać do tego, że w reprezentacji młodzieżowej miałaś okazję grać z Martyną Łazowską, Martytą Czerniańską. Czy macie kontakt? Czy one wiedzą o Twoim sukcesie? Czy śledzicie swoje mecze nawzajem? Wiem, że Ty masz też różnicę czasu. Czy tutaj w ogóle jest szansa, żebyś czasem zerknęła na te ich spotkania? Tak. Szczerze mówiąc, w tym sezonie nie oglądałam za dużo polskiej ligi, ale to też mi się wydaje, że w drugim semestrze to trochę inaczej będzie wyglądać, będę miała więcej czasu, bo nie będzie już tego naszego sezonu, gdzie wiadomo też, ta regeneracja jest ważna, a godziny, jak to tutaj wygląda, czasami nie pozwalają na to oglądanie. Ale... No właśnie, może przypomnimy, u Ciebie jest teraz 10:00. Tak. 10:00 rano. 10:00. Tak, mamy 7 godzin różnicy do tyłu. Tak. Ale mamy z dziewczynami kontakt, mam też kontakt z dziewczynami z mojego liceum, z całą drużyną, z trenerem, więc i też to, jakie ogromne wsparcie dostałam i ile osób odezwało się do mnie po tym, to naprawdę coś, co też nie chcę tego brać za... Chcę być za to wdzięczna, bo czuję to wsparcie i naprawdę... Jestem wdzięczna za tych ludzi, co mnie otaczają. No właśnie, powiedz, czy troszeczkę zaskoczyło Cię to zainteresowanie Twoją osobą po tym zwycięstwie? Szczerze, troszkę tak, ale tak jak mówię, otrzymywanie tych wiadomości od ludzi, z którymi spotkałam się w czasie tych 19 lat mojego życia na różnych etapach i naprawdę niektórych wiadomości się nie spodziewałam i to jest bardzo miłe. Każda z nich i dziękuję za każdą z nich. Ale tak, myślę, że tutaj to zaangażowanie, mówiąc już o tych amerykańskich parkietach i amerykańskim świecie, to zaangażowanie w tą damską siatkówkę i jej świat jest ogromne. I to jak nawet fakt, że było 18 tysięcy ludzi na meczu
finałowym, to, to się daje, mówi samo za siebie. To się przyzwyczaja, bo mam nadzieję, że jeszcze trzy takie finały cię czekają. Jest pytanie, czy ciężko jest pogodzić naukę z graniem, czy wyniki są satysfakcjonujące? Ja wiem, jak to jest, wiem, że ten sezon wiosenny jest troszeczkę inny. Czy ty już też masz mniej więcej świadomość tego, jak to ma wyglądać już poza tym sezonem czysto siatkarskim? Tak, mam świadomość. Wiem, że wybrałam sobie, dobrałam więcej, więcej wykładów w tym drugim semestrze, kiedy nie ma tego sezonu i można poświęcić się bardziej tej nauce, ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dobrze skonstruowany ten system pomocy sportowcom i tak jakby prowadzenia ich, więc cały czas miałam przy sobie tak jakby doradcę naukowego, którego mogłam się tak naprawdę zwrócić z każdą prośbą, który też kontrolował moje wyniki, ale nawet jak na ten pierwszy rok, gdzie przyjechałam jako ten international student, mi się wydaje, że dobrze sobie poradziłam. Też nie miałam najcięższych wykładów, ale właśnie w przyszłym semestrze chcę aplikować do szkoły biznesu, która jest na bardzo dobrym poziomie tutaj, więc ta druga połowa tego roku szkolnego będzie na pewno bardziej też poświęcona tym akademickim celom. Czy zdziwiona jesteś, że teraz ten off-season będzie trwał ponad miesiąc, że będziesz miała taki zupełnie przerwę, pauzę od sportu, zero treningów, zero niczego, wyczyszczenie głowy? Czy to jest dla ciebie coś nowego? Tak, znaczy jestem przyzwyczajona, że ten off-season zawsze był w maju, kiedy gdzieś była przerwa między sezonem klubowym a kadrą, więc teraz on przychodzi 5 miesięcy wcześniej i myślę, że fakt, że lecę jutro do domu, to jest coś, z czego najbardziej się cieszę. I fakt, że jest to miesiąc, to już nie mogę doczekać, żeby spotkać się właśnie i z rodziną, i z bliskimi, i z przyjaciółmi. Więc zobaczyć, naładować akumulatory i przylecieć tutaj, gdzie też siatkarsko i pod względem przygotowania motorycznego będzie bardzo intensywnie to wyglądać. Wiem, że będziemy mieć łączone właśnie jednostki rano od chyba 7 do takie 3,5 godzinne każdego dnia i wieczorami będziemy mieć jakieś indywidualne treningi techniczne. Więc to też będzie bardzo intensywny czas. Mimo to, że nie będziemy grać i nie będzie tego sezonu w pełni. No właśnie, to też jest czas na regenerację, ale chciałam zapytać jeszcze a propos tego turnieju finałowego, czy ktoś z twoich znajomych, z twojej rodziny miał okazję kibicować ci podczas tego finału w Columbus? Na żywo nie. Dużo, dużo osób oglądało właśnie, cała moja rodzina i bliscy. I dostawałam od razu, przychodziłam do szatni i miałam od nich mnóstwo wiadomości. Więc to było super, to uczucie, że mimo to, że są na drugim końcu świata, mimo to, że jest 3 w nocy, oni są. Są ze mną. Miałam też szansę rozmowy po polsku, bo spotkałam Polaków. Jest też taka rodzina, ojciec z córką, którzy przez cały sezon przyjeżdżali na nasze mecze do Madison. Oni są z Chicago. Więc z nimi po każdym meczu rozmawiałam i wydaje mi się, że też stali mi się tacy bardzo bliscy i dziękuję za tą szansę, że tak naprawdę i byli też na meczu finałowym, miałam szansę zbić z nimi piątkę, miałam szansę zrobić zdjęcie z polską flagą. Więc tak, widziałam też Kajtana Boreckiego, który gdzieś tam zajmuje się też, pomaga dziewczynom wyjechać do Stanów. Spotkałam się z Iwo i Łukaszem, więc dużo, dużo też polskich twarzy. I to też cieszy, że gdzieś tam mamy ten kontakt, te nasze kraje się przenikają i ta współpraca też siatkówki polskiej z amerykańską jest naprawdę na kwitnącym etapie. Na najwyższym poziomie. Tak. Powiedz mi, a czy miałaś okazję spotkać się w grze, bo wiemy, że tych polskich siatkarek w Stanach jest dosyć dużo. Czy z kimś miałaś okazję zagrać? Nie grałam przeciwko nikomu z Polski.
No to ciekawe, bo ja Nie, akurat właśnie miałam okazję w Big Tenie zagrać chyba. przeciwko kilku. Ale W Big Tenie przed chyba sezonem jestem nie grałeś jeszcze jedyną. turniejów? Nie spotkałam. Teraz próbuję szukać w mojej pamięci, czy coś Nie, mi pewnie byś umknęło. pamiętała, gdyby coś Tak, takiego miało miejsce. ale nie spotkałam się z nikim. Wiem, że chyba w Big Tenie w naszej konferencji jestem jedyną Polką, Okej. więc. Ale dużo było też twarzy, z którymi spotkałam się podczas czy tych turniejów międzynarodowych, czy Mistrzostw Świata, które były w Belgii w tamtym roku. Więc gdzieś tam znajome twarze cały czas się Przewijają. pojawiały, tak. Czego ci życzyć na te najbliższe dni? Jakie masz tak naprawdę plany świąteczne? Czy tęsknisz już za pierogami? Tak, za polskim jedzeniem zdecydowanie. Tutaj Ameryka, muszę przyznać, że jest zakochana w różnego rodzaju węglowodanach i w tym takim niekoniecznie zdrowym jedzeniu. Ale tutaj jako studenci i sportowcy mamy szansę znalezienia też tych zdrowych opcji, więc to też nie jest prawda, że tylko fast foody są dostępne. Ale myślę, że życzyć spotkam się z bliskimi i to będzie najważniejsza dla mnie rzecz. A w przyszłości myślę, że zdrowie. Jak bliscy i zdrowie będą przy tym wszystkim, to wszystko inne będzie szło jak z górki, mi się wydaje. Jeszcze jest pytanie, czy skoro będziesz poza sezonem, w tym sezonie wiosennym, czy u was w drużynie, nie, czy u was na uczelni jest drużyna siatkówki plażowej, bo może to jest także dla ciebie jakieś rozwiązanie. No właśnie, u nas niestety nie ma. Gdzieś tam żartowałam z niektórymi, że powinniśmy zainicjować to, ale nie. Myślę, że zostanę przy hali, gdzie plażówka też mam ją w sercu, bo też jako szczególnie w gimnazjum i kiedy jeszcze nie byłam częścią kadry, to co roku gdzieś tam miałam szansę rywalizować w tym. Ale nie, zostaję przy hali. Gdzieś tam piasek będzie tylko rekreacją w Olsztynie nad jeziorem w czasie wakacji. Jeszcze tak zapytam też już powoli kończąc. W drużynie oprócz ciebie jest jeszcze Włoszka. Powiedz, ty jesteś bardziej team international, czy ty po prostu jesteś team Badger? Myślę, że nie czuję się w żadnym stopniu international, pod tym względem, że nie czuję się jakoś inna. Niż wszyscy, albo inaczej traktowana. Na początku na pewno miałam rozsyczony taki bardziej parasol ochronny, ale gdzieś tam z każdym dniem to zanikało i naprawdę to, jak dziewczyny mnie przyjęły i to jak dobrze było mieć kogoś z Europy, kto też zna ten inny trochę tryb myślenia, nawet myśląc o języku i czasami słowa, których używam, to gdzieś ona interweniuje i zaczyna tłumaczyć, co ja tak naprawdę miałam na myśli. Więc Gio, właśnie, bo Georgia się wita, bardzo, bardzo mi pomogła w tym procesie i śmieję się, że była moją taką właśnie europejską mamą. No, super mieć zawsze takiego kogoś. Mam nadzieję, że też jakieś kolejne Polki dołączą do Twojego zespołu, bo też pewnie jesteś takim dobrym kontaktem dla Twojego trenera, żeby jeszcze jakąś pewnie Polkę dokoptować, co byśmy mieli w przyszłym roku więcej sukcesów i żeby Was tutaj więcej było celebrujących ten ogromny sukces w postaci Mistrzostwa Ligi NCAA. Nie chcę Cię więcej zatrzymywać, bo wiem, że masz egzaminy już za moment, także trzymamy kciuki, żeby to wszystko poszło jak najsprawniej, jak najszybciej, jak najlepiej. Dużo zdrówka, no i oczywiście spokojnej podróży do Polski, żebyś tu mogła odpocząć, no a później w przyszłości zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka i samych sukcesów na tych amerykańskich, ale i też międzynarodowych parkietach. Dziękuję pięknie, Asia. Była Dzięki przyjemność z Ci Tobą bardzo. rozmawiać. Trzymaj się, miłego, Trzymaj się, pa! pa! No, to by było na tyle, także dzisiaj dwa asy. Przypominam, Asia Wołosz, Julia Orzeł. Myślę, że tutaj żadnych komentarzy nie potrzeba. Dwie naprawdę fantastyczne postaci, które w ten ostatni weekend mogły zaistnieć i pokazać się z najlepszej strony. Do zobaczenia za tydzień. A nie, to już są święta, także wesołych świąt i my zapewne słyszymy się już po nowym roku.